Dzisiaj wyjątkowo w domowej scenerii. Jestem na wolnym, odpoczywam, świeci słoneczko. Mam chwilę wolnego czasu, a więc postanowiłem się podzielić z kolegami swoimi spostrzeżeniami w pracy. Nawigacja to urządzenie, które bardzo ułatwia pracę kierowcy. Bardzo. Pomaga dotrzeć do celu, do konkretnego adresu bez strat czasu, bez niepotrzebnego szukania i błądzenia. Ja osobiście używam takiego małego laptopa. W przeciwieństwie do dużego laptopa jest dużo mniejszy ekran, a więc dużo mniej zabiera pola widzenia. A przy okazji ma dużo większy ekranik niż nawigacja, ponieważ nawigacja ma przeważnie takiej wielkości, ekranik może troszkę większy i trzeba wytężać wzrok konkretnie w jeden punkt, co odwraca uwagę i nie pozwala się skupić. Tutaj podpinam na USB sobie nadajnik GPS, kładę go przed szybą, dzięki czemu jestem połączony z satelitą. Z tyłu sobie podpiąłem dysk twardy na rzepak, dzięki czemu kiedy mam na to ochotę, odpinam sobie go i mam 700 giga miejsca na dysku w małym laptopiku. Do tego mam myszkę bezprzewodową, którą operuję nawet na dżinsach tym całym urządzeniem, ponieważ ta myszka tutaj, te pole myszki jest bardzo małe i źle się tym operuje. I to jest największa wada tego sprzętu. Sprzęt ma już 3 lata, przeżył już trochę, tam nie ma części, coś odpadło. Póki co funkcjonuje. Ale co się stanie, gdy nawigacja przestanie działać, braknie prądu, albo stanie się cokolwiek innego, że nie będziemy mogli skorzystać z nawigacji? Jak wtedy odnaleźć się w miejscu, w którym znajdujemy się po raz pierwszy? Zazwyczaj najszybszym i najtańszym sposobem jest udanie się na stację benzynową, na najbliższą stację benzynową i zakup mapy. Najlepiej jest kupować mapę w tym kraju, w którym się aktualnie znajdujemy, czyli jeśli chcemy kupić mapę Francji, kupujemy ją we Francji, ponieważ jest najdokładniejsza. Tutaj akurat mam mapę Francji, polskiej produkcji. Jestem ogólnie zadowolony. Nazwa mapy przypomina mi ksywkę jednego z kierowców, którego spotkałem w pewnej firmie, w której pracowałem. Tutaj stworzyłem taki adres, który postaram się odnaleźć na mapie. Avenue de Etain. Na pewno źle wypowiadam, ponieważ nie znam francuskiego. Kod pocztowy 55100 Verdun. Tutaj niżej jest firma, Good Société. Ogólnie takie fikcyjne, że tak powiem. Informacje dotyczące realizacji zlecenia o spedycji. Ogólnie w adresie najważniejszy jest kod pocztowy. W przypadku Francji, Francja podzielona jest na departamenty i pierwsze dwie cyfry z kodu pocztowego oznaczają numer departamentu. W tym przypadku Verdun, nasz Verdun, którego postaram się odnaleźć, znajduje się w departamencie 55. Zawsze zaczynamy szukanie od indeksu spisu nazw miejscowości. Szukam Verduna.
Jest. Jak widać, nie wiem czy będzie widać, w każdym bądź razie często zdarza się, że w mapie znajdujemy dwie lub trzy lub cztery takie same miejscowości o tej samej nazwie. W przypadku Francji przy nazwie, a w przypadku innych krajów często podany jest kod pocztowy miejscowości, a więc jest Verdun 55, czyli to jest nasz Verdun, czyli Verdun w 55 departamencie. Znajduje się na stronie, nie wiem czy będzie widać, 37 w kratce FC łamane na 54. Zapamiętajmy, 37 strona FC 54. Lecimy na 37. Bam. Dobra. O, u góry są literki. FC jest. A z boku są cyferki. 54 jest. Jedziemy. FC jest. W tym przypadku duża miejscowość łatwo było znaleźć. Czasem w tej kratce miejscowość jest bardzo mała i trzeba naprawdę się wytężyć wzrok, żeby znaleźć miejscowość. Tu akurat nie było trudno. Verdun jest sporym miasteczkiem. Znaleźliśmy. Znajduje się w północnej Francji przy autostradzie A4 zmierzającej z... No, akurat nie ma tutaj dużych miejscowości, w każdym razie zmierza w kierunku Chalon-en-Champagne. Wszyscy francuzoznawcy się teraz oburzą na mnie, że nie powiadam prawidłowo nazw. Dobra. Adres mam. Mam miejscowość, ale teraz trzeba znaleźć ulicę. Tu mam Avenue d'Etaing. Często w nazwie ulicy kryje się jakaś wskazówka, jakaś podpowiedź. Przykładem może być polskie nazwy ulic, na przykład Krakowska, Legnicka, Strzegomska. W tym przypadku, zmierzając ulicą na przykład Legnicką, mamy duże prawdopodobieństwo, że zmierzamy w kierunku Legnicy. A zmierzając ulicą Strzegomską, prawdopodobnie zmierzamy w kierunku Strzegomia. Tu mamy Avenue d'Etain, a więc spróbujmy poszukać gdzieś wokoło Etaina. Czy nie ma czegoś takiego przypadkiem? Jest. Etain. Czyli prawdopodobnie ta ulica z Verdunu do Etain, to jest prawdopodobnie ten odcinek, będzie Avenue d'Etain i tu gdzieś właśnie, tu gdzieś właśnie prawdopodobnie będzie nasz adres. Sprawdziłem to w nawigacji i rzeczywiście ten kawałek tutaj drogi to jest właśnie Avenue d'Etain. Adres wymyśliłem specjalnie taki, aby pokazać, że można często znaleźć ulicę bez nawigacji za pomocą mapy. Często w nazwie ulicy kryje się również jakaś inna nazwa jakiegoś obiektu, na przykład Kanalweg. No dobra. A teraz każdy zada mi pytanie, jak znaleźć ulicę w dużym mieście, jak Berlin na przykład. No,
Jeśli nie posiadam nawigacji, oczywiście, cały czas mówimy o tym, że to urządzenie nie działa. Wtedy jadę w kierunku tego dużego miasta i zatrzymuję się 50, 60, 70 km przed dużym miastem na stacji benzynowej. Przeważnie w asortymencie stacja benzynowa ma w sprzedaży mapy tego właśnie dużego miasta, w którym się znajduję, w pobliżu którego się znajduję. Oczywiście, gdybym chciał kupować każdą mapę każdego miasta większego w Europie, to wydałbym sporo pieniędzy. Jeśli mam problem z nawigacją i nie chcę kupować tych map, ponieważ są rzeczywiście w większej ilości niewygodne i zajmują sporo miejsca, po prostu można wejść na stację benzynową, delikatnie, aby nie uszkodzić produktu, jeśli jest zapakowany, to niestety nie da się tego zrobić. Delikatnie zobaczyć sobie w mapę, w którym miejscu znajduje się ulica w tym dużym mieście. Żeby wiedzieć, od której strony do niego zajechać, żeby nie błądzić i nie tracić niepotrzebnie czasu.